Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, zapraszam Was na kolejną e, bardzo ciekawą partię pomiędzy Magnusem Karlsenem a Szekriarem Mamediarowem, Azerbejdżan. Bardzo ciekawy arcymistrz, niezwykle ostra gra w wykonaniu tego zawodnika. Szczególnie polecam gambit hetmajski, jeżeli gra białymi. Wybiera naprawdę ciekawe ścieżki, ostre, takie niekonwencjonalne. No, myślę, że dla koneserów D4 jest to dobry zawodnik do analizy. Moi drodzy, partia ma przebieg w internecie: 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. Przejdźmy może od razu do rzeczy. Magnus Carlsen odpowiedział. Zagrał E4, odpowiedź jest C5, skoczek F3, E6. Sprawa jest normalna. Tutaj gramy oczywiście D4 pionem do centrum, atakujemy. Bicie nastąpiło, skoczek odbił. No i skoczek na F6 z atakiem. No i trzeba tutaj jakoś zagrać białymi. Ja powiem tak, specjalistą białymi tutaj nie jestem, gdyż nie jestem E4-owcem, bardziej D4-owcem. No i tutaj wi wiadomo, że można grać skoczek na C3. Y Najczęściej się to zagrywa, ale są też inne ruchy. Często też widywałem takie posunięcia jak Hetman D3. Wiem, że F3 też można spróbować zagrać, ale to myślę, że do głębszej analizy debiutowej. Skoczek C3 zagrał Magnus Carlsen, Skoczek na C6 i teraz moi drodzy poszło A3. W ogóle yy, wariant. Yy, Dwóch skoczków, można powiedzieć, to jest też ciekawe. To teraz, teraz taki tajmanoflek, który powstał. No i teraz jak grać czarnymi? Ja tutaj czarnymi często wybieram ruch D5. Arcymistrz miał inne plany i zagrał goniec na E7. Moi drodzy, F4. F4. Mistrz świata od razu napiera w centrum, chcąc na pewno zagrać posunięcie E5. Roszada nastąpiła. To, to przede wszystkim jest teoria. Zauważcie, że tu jest atak na skoczka, i ten skoczek od razu idzie do, do środka. Szybkie wybicie, szybkie wybicie. Bicie. Teoria teorią, ale powiem szczerze, że silniki tutaj oceniają jako minimalnie już lepszą dla czarnych. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że czarne osiągnęły już w debiucie sukces. Tylko pytanie, dlaczego taka jest ocena, a jak to ocenia Magnus Carson? Myślę, że często Mistrz Świata też gra takie debiuty, powiedzmy otwarcia, które są niekoniecznie na korzyść dla niego, jeśli chodzi o ocenę silnika. Może on w takich nieco minimalnie gorszych, według programu, czuje się lepiej, ale dla, lud, dla ludzkiego oka jest to prawie niewyczuwalne. Tak naprawdę, jak jest minus 0,5 w tym momencie, to aż dla mnie jest bardzo dziwne, powiem szczerze jak zagrał Mistrz Świata. Zauważcie tutaj, że w tej sytuacji są zdwojone pionki, ale czarne mają naprawdę bardzo prosty plan. Przede wszystkim czarne mają już roszadę, to jest niezwykle istotne i dwie figury już w grze, a białe no jedną figurę w grze tak naprawdę. Chociaż gońce, które nie wyszły, pamiętajcie, że już grają. No i tutaj czarne na pewno by mogły grać spokojnie D6 i rozbijać centrum, wyprowadzając też aktywnie gdzieś tam gońca w przyszłości. Magnus Carlsen wybił skoczka od razu na C6. Jak zagrały czarne? Otóż moi drodzy, czarne wybiły pionkiem z B do centrum. Oczywiście sprawa jest normalna. Można też wybić pionkiem z D, e, otwierając przede wszystkim gońca. Ale nie wiem, czy czarne się na to decydują, gdyż tutaj wtedy są cztery pionki po tym skrzydle i trzy pionki po tym skrzydle. No cóż, może aż tak mocno nie wnikajmy. Zobaczmy, jak to się dalej toczyło. Chociaż pozycja wydaje się już taka, no, może nie chcę mówić wyrównana, ale bo czarnych pozycja jest bardzo przyjemna, muszę przyznać. Ale taka pozycja dwugońcowa, nic się za bardzo nie dzieje, można powiedzieć, tak. No goniec D3, to jest dobre miejsce dla tego gońca. On tutaj spogląda sobie na H7, tam jakiś hetman H5, fajnie by było zaatakować oczywiście. No ale czarne w tym momencie wybierają ruch goniec na C5 i zauważcie, że ten goniec przede wszystkim przeszkadza w zrobieniu roszady dla białych. No to jest jego główny cel w tym momencie, słusznie. Hetman zagrywa na F3 no z myślą na pewno taką, żeby wspomóc gońca na E3, żeby go bronić i zlikwidować silną figurę czarnych przede wszystkim. D6 zagrywają czarne. Słusznie, słusznie, trzeba gryźć w centrum. Zdwojone pionki, można zdwojone pionki już za chwilę wyprostować. Co zagrywa mistrz świata? Co jest nieoczekiwane w ogóle? Znaczy nieoczekiwane, może źle się wyraziłem. Powiem tak, mi ta pozycja białymi kompletnie nie leży, ale to kompletnie i wolałbym to 100 razy grać czarnymi, patrząc naprawdę obiektywnie, gdyż czarnymi. E, przede wszystkim mamy ruszadę, atakujemy centrum i to się wydaje bardzo ciekawe, już takie wygodne powiedzmy w grze. Goniec na E3. No dobra, ktoś pomyśli, no ale przecież jak goniec zbije, Hetman zbije, ja tutaj zbiję, pionek zbije, wieża E8 i jakieś f 6 no Magnus Carlsen tu miał wszystko na pewno przemyślane. Nawet długa ruszada wchodzi w grę, nawet za cenę tego piona. Ten Hetman zawsze tam może próbować odskoczyć gdzieś na c atakować pionka. Mam nadzieję, że strzałkami trochę nie zagmatwałem, ale e, no takie mniej więcej e, powiedzmy intuicyjne plany tutaj ze strony białych. Co przede wszystkim to się liczy w szachach szybkich. Intuicja, intuicja i jeszcze raz intuicja. Moi drodzy, y, wieża B8. Bieża B8 wtrąciły czarne. No myślę, że też ruch całkiem ok W tym momencie nastąpiło B4. Odpędzenie gońca. No dobrze. Goniec wybił, hetman wybił. No i okazuje się, że tutaj ten pionek będzie obiektem też ataku, bo zawsze można go podważyć przez punkt, przez, przez, punkt, przez zagranie pionkiem na A5. I przede wszystkim tutaj. Tutaj trzeba coś zrobić. No i teraz tak, jak zagrać? Oczywiście można wybić na E5. To... Można by było spokojnie zrobić z dobrą grą. Tutaj czarne od razu zagrały a5. Ja myślę, że trzeba było jednak spróbować najpierw zbić na e5, wybić na e5 i zostawić izolowanego piona. Zawsze jakiś tam hetman h4. W ogóle mi się pozycja białych przyznam szczerze kompletnie nie podoba. No nie podoba mi się i koniec. Mówcie co chcecie. Roszada ze strony mistrza świata mistrz świata. Zobaczcie, olał sobie pionka na b4. Totalnie, totalnie. Ale tu jest głębszy sens tego. Zauważcie. Bicie nastąpiło, bicie nastąpiło e, i dużo uproszczeń idzie w kolejnych posunięciach. Bicie, bicie. No właśnie. No właśnie, mój drodzy, wieża B4. Czarne wzięły piona. E, co się okazuje, jeszcze takim ruchem może nie do końca jakiś super słabym, ale w tym momencie już białe troszeczkę przyjmują inicjatywy poprzez zagranie takiego posunięcia pod tytułem wieża A8. A no właśnie. Główny cel białych jest taki, żeby związać tutaj hetmana. Mhm. Wiążemy hetmana i ten goniec za bardzo nie ma gry. No jak grać dalej? Jasne, że można tutaj było od razu próbować hetmanem na przykład zagrać na B6, co by było pewnie całkiem w porządku zagraniem i ja nie wiem, dlaczego tak nie zagrać. No ciężko mi stwierdzić, powiem szczerze, ale no... To związanie na pewno jest zawsze nieprzyjemnym związaniem. Moi drodzy, tutaj G6 zagrał Mamediarów. Mhm. No i teraz jedyny pionek, który został tutaj w centrum, to jest izolowany pionek E5, spełnia swoją bardzo ważną rolę. No i przechodzi do powiedzmy jakichś tam kontra No jest to właśnie bardzo ciekawe zagranie. Posunięcie E6. Niezwykle według mnie trudne. Według mnie trudne dla człowieka, jeszcze grającego tutaj na takim szybkim tempie. Ktoś powiedział kiedyś w jakimś wywiadzie, że Magnus Carlsen gra blice, tak jak grałby partie klasyczne. Gra z taką siłą. Poniekąd to jest, moi drodzy, prawda. To jest prawda. Szybko liczy warianty i bardzo dokładnie. E6, o co w tym posunięciu chodzi? Przede wszystkim chcemy otworzyć linię. Wykorzystujemy fakt, że ten goniec nie może wybić na E6, więc musi wybić pionek. Ale jaki to ma dalszy sens tak naprawdę? Otóż zobaczcie, co robi, co robi u białe. Wymieniają na F8, Hetman wymienia. No i teraz można powiedzieć taki ruch arcymistrzowski. Są dwa pionki mniej u białych. To jest rzecz niesłychana. W momencie, gdy białych pozycja jest oceniana jako lepsza, a jest oceniana jako lepsza, moi drodzy, ruch arcymistrzowski, czyli taki, powiedzmy, lufcik G3. G3 trzeba zagrać, żeby król miał ucieczkę. No, wieża dała tu szacha i król zagrał na G2. No właśnie. Jak teraz grać czarnymi? Przede wszystkim czarnymi jest gra trudniejsza Gdyż jest obronna e, pozycja I trzeba bardzo dobrze, znaczy trzeba dokładnie grać Żeby tej pozycji nie przegrać Przypominam, to związanie tutaj robi taką robotę e, W tym momencie grozi jakiś tam goniec a6 przede wszystkim Trzeba na to uważać, jak grają czarne Czarne grają e5 No właśnie I teraz pytanie, co zagrać białymi moi drodzy? Jeżeli tutaj białe by wybiły tym hetmanem na e5, to wieża mogłaby sobie wrócić fajnie na b7 i zdążyłaby zagrać na e7 i tam powiedzmy na e8, by się tutaj czarne wybroniły, mając cały czas piona więcej, ale ta pozycja jest mniej więcej równa. No właśnie, e5, e5. I co zagrały tutaj białe? Moi drodzy, białe zagrały... G4. Dlaczego ten ruch G4 jest bardzo ważny? E, co by było, jakby tutaj biały mogły zagrać od razu goniec A6? Otóż okazuje się, że jest niespodzianka. Goniec na H3 z szachem. Bierzemy wieżę na A8. A no właśnie, ja w tę pułapkę, taką podobny motyw wpadłem właśnie, grając z mistrzem świata Magnusem Carlsenem. Tak, tak, moi drodzy, zdarzyło mi się dwa razy z nim zagrać w internecie. Wprawdzie na minutę, ale zawsze. Dlatego takie 4 zostało zagrane. Bardzo silne posunięcie, które w ogóle wszystko tutaj broni. Taki niespotykany trochę ruch. Moi drodzy, nastąpiło teraz E4. No właśnie. E4. Ale jak należałoby zagrać, żeby troszeczkę próbować się bronić? Bardzo ciekawa końcówka by powstała po takim posunięciu. Mianowicie, bierze B4 z atakiem na piona. No i teraz H3. No trzeba bronić, nie ma wyjścia. I wieża F4. I teraz okazuje się, że pogoniec A6 i po wybiciu na A6, wieża bije F8, wieża bije F8, Hetman bije E5, bo trzeba zbijać piony i goniec B5. Co do tej końcówki, mam ogromne wątpliwości, czy faktycznie białe by dały radę wygrać. Um. Przewaga białych jest. Plus 1,23 według silnika. No ale to nie musi oznaczać, że faktycznie jest wygrana, bo zobaczcie, no głównym pewnie celem białych byłoby doprowadzenia teraz pionka na H6, żeby próbować dać Mata. Ale czy to spełnia swoje, swoją rolę i czy to w ogóle daje radę? Nie wiem. Odsyłam was do analiz, jeżeli macie ochotę trochę czasu i jesteście ciekawi, dajcie znać, co sądzicie o tej końcówce i co silniki myślą, bo.. Mm, Jestem niezwykle ciekawy, jak technicznie wygrywać takie pozycje. Bardzo trudna sprawa, jak dla mnie, tak, tak, tak mówię, jak dla mnie, bo ciężko powiedzieć. Arcymistrz może miałby jakiś plan, może to, to są jakieś, też w tego typu końcówkach, jakieś specjalne szkolenie. Nie wiem, nie wiem. Dajcie znać, jak, jak jesteście ciekawi. Dobra, przejdźmy dalej, bo się zagadałem. Poszło G4 w tym momencie i właśnie po G4 E4 nastąpiło. Niestety E4 jest już... Grubym błędem, jak zagrać, moi drodzy, żeby wygrać białymi? Można sobie jak zwykle zatrzymać na chwilę czas i poszukać. Goniec a6, goniec a6, proste posunięcie, no bić trzeba, nie ma wyjścia. Tutaj nastąpiło bicie i, moi drodzy, hetman a3 z szachem. Oczywiście w tym momencie bierzemy figurę na a6, czarne złożyły broń. Magnus Carlsen popisał się naprawdę partią taką bez większej historii, można powiedzieć, ale... To jest niezwykłe, że dwa piony mniej i w debiucie tak gładko, tak, tak, tak gładziutko grał te, te partie. To jest, to jest naprawdę intrygujące. No cóż, dzięki za uwagę. Trzymajcie się, do następnego. Hej!